Lato z Radiem 2019, Strefa Gwiazd, Sława Bieńczycka. Witam Państwa bardzo serdecznie i jak co dzień u nas ciekawi ludzie, ciekawi goście. Dziś kobieta o ogromnej wrażliwości, nie tylko muzycznej, mam wrażenie. Kompozytorka, autorka tekstów, wokalistka, którą przez długi czas mogli Państwo kojarzyć z zespołem Pustki, później projekt razem z siostrą Ballady i Romanse, a od pewnego momentu kariera solowa. Nie wszyscy wiedzą, znakomicie wykształcona, jeśli chodzi o grę na skrzypcach, także i intensywnie gra na instrumentach klawiszowych. Barbara Wrońska w Lecie z Radia. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie tak się zastanawiałam, jak się zwracać. Basiu, Barbaro, bo z niektórymi artystami na początku ich kariery było tak, że używali jakichś zdrobnień, jeśli chodzi o imiona, albo nawet pojawiały się jakieś pseudonimy, czy gdybyśmy tak kolokwialnie powiedzieli, ksywki, a później, gdy troszeczkę dojrzewali, to już wręcz żądali, żeby to na przykład nie był Mietek, ale Mieczysław, tak? Żeby to nie był już Piasek, ale Andrzej Piaseczny. W twoim wypadku zawsze była Barbara Wrońska? Nie, w moim przypadku była Baśka na samym początku, Bacha, Basia. I właściwie wraz z narodzinami drugiego dziecka Barbara. Czyli jednak, czyli tak. To podobnie tak, że dojrzewasz tak. I jednak chcesz, żeby artystycznie już tak cię kojarzono. Tak, znaczy po prostu stwierdziłam, że moje imię jest bardzo ładne. Polubiłam je, zaakceptowałam, bo to Barbara zawsze mnie jakoś tak przerażało. A później po prostu stwierdziłam, że jestem dojrzałą kobietą i mam bardzo ładne imię i właściwie dlaczego miałabym go nie używać. Powiedz, trudno jest pogodzić rolę matki, kobiety, artystki w dzisiejszym świecie? Bardzo trudno. To jest właściwie jedyne, co pomaga, to świadomość tego, że tak jest. I danie sobie przyzwolenia na chwilę słabości i niestarania się też bycia doskonałym, idealnym w każdym aspekcie, dlatego że bycie artystą takim tworzącym wyklucza trochę bezgraniczny świat miłości, ogniska domowego, dlatego że bycie artystą to jest taki trochę egoistyczny zawód. To jest moment, kiedy myśli się tylko jakby o tym, co w tej głowie siedzi, tylko o tekście, który trzeba napisać, tylko o muzyce. Przypomina to czasami pewnego rodzaju opętanie. I pamiętam taki najbardziej intensywny moment tworzenia swojej płyty. Wtedy byłam mamą jeszcze jednego dziecka, ale małego. Płycie Dom z Ognia? Tak jest. To po powrocie do domu zajmowało mi ze 3 godziny, żeby w ogóle przestawić się jakby na tryb domowy. Dom, tak, mama, opieka, troska i tak dalej. To jest bardzo trudny taki moment przejścia. A jak się ma małe dzieci, wiadomo, wtedy zawsze jest radośnie, głośno w domu. Da się wtedy tworzyć? Czy musisz mieć takie własne miejsce, gdzie siadasz, skupiasz się, komponujesz, piszesz teksty? Znaczy, takie miejsce jest bardzo ważne, dlatego że trzeba od momentu pojawienia się pomysłu, który rodzi się i w chaosie też, i podczas zabawy z dziećmi, czasami coś się pojawia, albo podczas gotowania, później trzeba te pomysły doprowadzić do końca i to już jest taki bardziej rzemieślniczy moment, kiedy trzeba po prostu usiąść, pozbierać wszystkie klocki do kupy. Ja takiego miejsca nie miałam, jak tworzyłam Dom z Ognia, ale teraz już mam taką dosłownie malutki pokoik 10-metrowy, który jest taką moją samotnią. Gdybyś miała określić swój dom, ten, który tworzysz ze swoimi bliskimi teraz, to gdybyś miała to porównać do 4 żywiołów, to byłby właśnie Dom z Ognia? Najbliżej, aczkolwiek cały czas mam takie wrażenie, że wszystkie te żywioły są. Są. Że wszystkie te żywioły są i nie mam takiej potrzeby, żeby ten żywioł był jeden. Czasami ten dom jest chłodny, relacje z bliskimi czasami się rozjeżdżają, czasami znowu się spotykamy, jest gorąco, jest właśnie ten ogień. I ten temperament i te emocje także słychać w twoich piosenkach, w twoich tekstach. Nie wszyscy z Państwa wiedzą może, ale Barbara jest bardzo dobrze wykształcona muzycznie,
można śmiało powiedzieć, że w genach po prostu mam muzykę. Twój dziadek, rektor Akademii Muzycznej, tata również profesorem. Tak. Czy to było tak, że gdy byłaś malutka, bo wiem, że grasz od 4 roku życia na skrzypcach, to trochę ci tak planowano karierę muzyczną, że najpierw takie zajęcia indywidualne, później jedna szkoła muzyczna, później druga szkoła muzyczna, później Akademia Muzyczna. Tak miało być? Tak, tak, tak miało być. Miałam kontynuować tradycję muzyczną, która sięga jeszcze pradziadków, bo moja babcia też wykładała i była profesorem, więc... Czyli to kolejne, czwarte pokolenie już. Tak, to było czwarte pokolenie muzyków klasycznych. Ja byłam przygotowywana od samego początku do tego. Tym bardziej, że lubiłam muzykę i garnęłam się do tego, więc to nie było też tak, że ktoś ja byłam zmuszana. Tak. Natomiast no, na poziomie ćwiczenia na instrumencie ewidentnie interesowały mnie inne rzeczy i to ćwiczenie na skrzypcach, trenowanie muzyki klasycznej było dla mnie udręką momentami, nie? To były jakby wakacje podporządkowane zawsze instrumentowi, nie było ferii zimowych, były egzaminy w tym czasie, więc to jest taki... Był taki moment, że się zbuntowałaś? Albo powiedziałaś sobie w środku, że nie, jednak... To nie jest ten kierunek, w którym chcę iść, chcę coś innego robić. Ile miałaś wtedy lat? Jak zrezygnowałam, to miałam lat 20. Więc o, to wcale nie taka 14-latka zbuntowana, tylko już... Nie. Cały ten okres buntu przeszłam bardzo pokornie. Właściwie można powiedzieć, że zapałałam taką świadomą miłością do instrumentu w wieku 17 lat, kiedy zobaczyłam, że ćwiczenie przynosi efekty, że ja świadomie gram na instrumencie, że mam jakąś kontrolę nad tym. Pamiętam, że mój tata mnie uczył też przez dłuższy czas i też wielu rzeczy mnie nauczył, pokazał mi takie, które mnie inspirowały. Natomiast pod koniec szkoły średniej spróbowałam kameralistyki, czyli grania w zespole i okazało się nagle, że to jest dużo fajniejsze niż granie solistyczne, bo ja byłam bardzo dużą tremiarą, miałam ogromną tremę. Potrafiłam po prostu wyjść i zapomnieć wszystko, co potrafiłam. I nie wydukać siebie jednego dźwięku na instrumencie. Tak, zdarzało się, że wychodziłaś na scenę, brałaś instrument i był paraliż? Tak, tak. Taki paraliż miałam na egzaminie wstępnym na przykład do akademii, czego nie zapomnę do końca życia, że w ogóle nie wiedziałam, co robię kompletnie. Taki poziom jakby stresu przeżywam. A zdarza ci się taki stres teraz, gdy wychodzisz jako wokalistka? No właśnie nie. Właśnie okazało się, czyli... że z wokalistyką mam zupełnie inaczej. Że jest to tak samo piękna rzecz w muzyce, śpiewanie, tak samo fajna i inspirująca jak granie na skrzypcach, ale nie paraliżuje mnie strach z tego powodu. Jest adrenalina, jest taka mobilizacyjna, są takie momenty zwątpienia, ale jednak odczuwam radość, a ze skrzypcami miałam tak, że wychodziłam i po prostu czekałam, aż to się wreszcie skończy. No i okazało się, że po prostu powiedziałam, że nie chcę jakby zdawać dalej do egzaminów wstępnych do akademii, że nie chcę kontynuować po prostu tej drogi, że zespół to jest fajna rzecz, ale że w sumie jest tyle możliwości grania w zespołach i tworzenia muzyki innej niż klasyczna, że co tu robić i wpadłam na pustki i tak się zaczęło. Tak. Powiedziałaś mi wcześniej, że zawsze gdzieś tam marzyłaś o pisaniu piosenek. No właśnie o pisaniu bardziej tekstów, o komponowaniu, o wykonywaniu, czy tak wszystko together? No właśnie miałam to zawsze spięte. W sensie pamiętam taki moment, kiedy leżałam w takim totalnym marazmie, miałam po prostu 20 lat z hakiem u mojego chłopaka w mieszkaniu i wiedziałam, że już nie mam, właściwie no, nie mam pomysłu na siebie, zrezygnowałam z czegoś, co miało przygotować mnie zawodowo, zapewnić jakiś byt, co tu teraz, i on mówi do mnie, mój partner, obecny zresztą, mówi, no ale co ty byś chciała robić tak naprawdę? Śpiewać mówię, piosenki? Ja bym chciała po prostu tworzyć i śpiewać piosenki. On mówi, no to zacznij. To było takie proste. Takie proste, prawda? Mówię, ale jak ja mam to zrobić? I kupiłam swój pierwszy w życiu komputer. I od tego się zaczęło. A jak rodzina przyjęła to, że jednak nie Akademia Muzyczna, nie muzyka symfoniczna, na przykład klasyczna, tylko właśnie rozrywka? No, na początku byli sceptycznie nastawieni, zwłaszcza tata przeżył duży zawód, bo był przekonany, że ja pójdę tą drogą. Mama może była bardziej wyrozumiała, ale chyba bała się jak wypowiedzieć to, się skończy. To tak, wypowiedzieć do końca.
Natomiast poczuli ulgę w momencie, kiedy pustki zaczęły się rozwijać, kiedy zaczęliśmy nagrywać razem płyty, koncertować, kiedy zobaczyli, że da się też z tego jakoś tam wyżyć. Przeżyć, tak. A jak przyjęli twoi bliscy w ogóle decyzję, że rozpoczynasz solową karierę, że już twoja twarz, twoje imię i twoje nazwisko, ucieszyli się? Bardzo, bardzo. Jakby cała moja rodzina czuła, że nadejdzie taki moment, kiedy ja stanę się taką autonomiczną artystką i właściwie cały czas jakby czuli, że ja bym chciała, ale coś mnie jakby powstrzymuje przed tym. I w końcu w momencie, kiedy podjęłam tą decyzję, to miałam ogromne wsparcie od nich. W twoich piosenkach, można powiedzieć, nawet w tym o sercu, serce jest na dłoni. Twoje emocje, no właśnie, są widoczne. Czy piszesz tylko o swoich emocjach, czy to jest tak, że zbierasz opowieści, historie, emocje z różnych osób i starasz się to przelać? Różnie. Bo wiesz, jak to jest, jak ludzie słuchają piosenek artystów, tak sobie myślą, ktoś tam pisze czy śpiewa o nieszczęśliwej miłości, aha, myśl sobie, no to tak, na pewno, przeżyła nieszczęśliwą tak, ktoś tam pisze miłość. O samobójstwie, aha, więc jak to jest w twoim wypadku? Więcej tam ciebie prawdziwej, czy taki zbiór wielu? Znaczy nie, Dom z ognia jest bardzo w ogóle specyficzną płytą, jeżeli chodzi o przekaz, dlatego że ja chciałam bardzo coś mocno przeżyć i poczuć na tej płycie i stwierdziłam, że jak nie będę pisała historii związanych ze mną, to będzie, to będzie mi bardzo trudno to poczuć. I stwierdziłam, że muszę jakby powiedzieć prawdę, taką totalną prawdę, żeby się otworzyć, żeby się poznać, żeby zobaczyć w ogóle, jaka ja jestem. Czy ludzie to w cudzysłowie kupią? Czy będą chcieli? Nad tym się akurat nie zastanawiałam. W sensie bardziej zależało mi na tym, żebym ja coś dla siebie zrobiła, żebym ja po prostu zrobiła jakiś inny krok, żebym nie nagrała, przecież było tyle płyt z pustkami, tyle płyt z balladami i wszyscy mnie zawsze pytali, no ale po co? Po co nagrywasz kolejną płytę jako sama, skoro masz zespoły? No i właśnie po to. Po to, że mówię coś całkiem osobistego, coś, co tylko ja przeżyłam. Nie opowiadam komuś o swoich przeżyciach i on później mi to zapisuje w tekście, tylko ja po prostu oddaję taką jakąś część siebie, nie? Zadowolona jesteś z tej płyty? Zadowolona jestem. Jestem też pod wrażeniem tej płyty cały czas, bo... To też tak jest, że wiele osób o tobie usłyszało właśnie już z imienia i z nazwiska, że jesteś tylko ty, tak? Tak. Że nie jesteś jedną z osób z zespołu Pustki. Tak, tak. To też było dla mnie ważne, że ja też pewne rzeczy jakby oddawałam. W sensie to jest tak, że ja miałam małą wiarę w swoje możliwości, więc Radek pisał na przykład super teksty w Pustkach i to dla mnie było naturalne, że Radek pisze. Więc ja nie chciałam też takiej sytuacji, że ja będę teraz mówiła, ej, ale ja bym chciała napisać swój tekst. Po prostu stwierdziłam, że chcę zrobić swoją rzecz zupełnie oddzielną, gdzie będę sama tutaj panią sytuacji. Nie? A jak się współpracuje z siostrą? I tutaj mam na myśli nie tylko ballady i romanse, ale także córki dancingu, tak? Może nie wszyscy z Państwa wiedzą, Barbara razem z siostrą, no właśnie, tam swoje piosenki, swoją muzykę umieściła. No, współpraca z Zuzią, z moją siostrą, od początku była taką w ogóle przedłużeniem pokoju dziecięcego, że tak powiem, dlatego że my żeśmy razem... Jaka jest różnica wieku między Wami? 4 lata. Ona jest? Ona jest młodsza? Jest starsza. Starsza. Zuzia jest starsza. I my z Zuzią, no z racji tego, że mieliśmy muzyczny dom, muzykowałyśmy razem, śpiewałyśmy razem piosenki, ona była na fortepianie, ja na skrzypcach, więc jakby naturalne to było... I nie tylko kolędy w okolicach świąt, nie, tylko na co dzień. Swoje rzeczy trochę, pamiętam jak dostałyśmy nuty do musicalu Metro, no to żeśmy to Metro cały czas katowały, Beatlesów miałyśmy cały śpiewnik. Więc dużo było muzyki w nas i to była taka nasza muzyczna relacja. No i później to się rozjechało, bo Zuzia poszła w zupełnie inną stronę, zerwała jakby w ogóle z edukacją muzyczną, poszła w polonistykę i zaczęła się innymi rzeczami interesować. Ja zostałam i z powrotem spotkałyśmy się przy okazji Lampy Pawła Dunina-Wąsowicza i takich około poetyckich wydarzeń, gdzie ja zaczęłam po prostu śpiewać w zespole, w którym Zuśka akompaniowała. I to już był taki początek jakby tego, że możemy tworzyć zespół, a ostatecznie spotkałyśmy się już jako Ballady i Romanse i nagrałyśmy płytę Ballady i Romanse, która powstała po prostu w domu.
I Zuśka po prostu przyszła z tekstami i powiedziała, słuchaj, może coś z tym zrobimy. I się udało. Mhm. Tak. Ale teraz jednak ta solowa kariera, gdy tak cię słucham, to mam wrażenie, że w sumie jesteś bardzo silną kobietą. Mam rację, czy nie? Nie wiem, nie zastanawiałam się nad tym. W sensie, no, wydaje mi się, że radzę sobie jakoś. Natomiast na pewno mam takie wrażenie, że zaczęłam więcej rzeczy widzieć, rozumieć i przestać jakby też oceniać siebie, świat naokoło, wymagać od siebie, kategoryzować jakoś. Mam momenty słabsze, mam momenty lepsze. Czasami jestem super, czasami jestem beznadziejna. Natomiast chyba ważne też, żeby potrafić się też przed publicznością przyznać, bo to tak. W tych piosenkach słychać i to chyba też jest istotne dla ciebie, prawda? Tak, znaczy dla mnie jest istotne to, żeby ludzie nie wstydzili się tego, że są tacy, jacy są, po prostu. Albo że mają gorszy dzień, tak, że mają słabości, że można coś też, się im w życiu nie udaje. Tak, oczywiście, może też tak, tak być. Tak się dzieje z każdym z nas. Oczywiście, można też kogoś skrzywdzić, ale to nie znaczy, że nie można tego naprawić. I nie wiem, no ja na przykład z dziećmi cały czas jakby to ćwiczę, że potrafi mi się być złą mamą przez jakiś moment, potrafię być po prostu opryskliwa, niemiła, bo jestem zmęczona, ale później mogę podejść do dziecka i z nim o tym pogadać, nie? I to jest super. Ty miałaś 4 lata, gdy zaczęłaś grać, twój synek ma prawie 7 już, tak? Tak. Zrobiłaś tak jak twoi rodzice, że nie. Już gra na jakimś instrumencie? Nie, nie zrobiłam. Obserwuję mojego syna. Czyli do niczego go nie zmuszasz, jeśli chodzi o muzyczne? Nie. Obserwuję, widzę, że jest bardzo uzdolnionym dzieckiem. Ma świetny słuch, świetne poczucie rytmu, super tańczy. Natomiast nie garnie się do muzyki. Nie ma tak, czyli że on... nic na siłę. Nie, nie. Stwierdziłam, że jak odnajdzie sobie w sobie to, to mu pomogę na pewno i można to też bez szkoły muzycznej zrobić. Umówmy się, że większość jednak też moich kolegów, koleżanek to są ludzie, którzy świetnie sobie radzą bez szkoły muzycznej. Więc na pewno go wesprę, natomiast wolałabym, żebyśmy mieli więcej czasu dla siebie niż dla instrumentu. Nie czekaj. Tak nawet jak powiedziałam te słowa, to od razu chce mi się zaśpiewać. Państwo tę piosenkę też znają także z anteny radiowej Jedynki. Nie czekaj, no właśnie, ty nie czekasz, działasz, a dokąd chciałabyś lecieć? Właściwie jak tworzyłam ten utwór, to chciałam być w tym miejscu, w którym jestem teraz. Czyli, i się udało. Tak, czyli taka pogodzona, odważna, sięgająca po to, czego pragnę, zastanawiająca się nad tym, czy ja tego chcę, a może chcę czegoś innego, rozmawiająca z ludźmi szczerze, mówiąca po prostu swoją prawdę. No i można powiedzieć, że doleciałam do tego miejsca i chciałabym, żeby po prostu to trwało jak najdłużej, żeby po prostu być tu i teraz. Jak długo? Zastanawiasz się czasem nad tym, czy nie myślisz w ogóle o tym? Myślę pytam o tym to, oczywiście, o to w kontekście, że myślę. Bo trudno jest w dzisiejszym świecie, w show biznesie. Jest bardzo trudno. Dużo zdolnych ludzi, prawda? Tych gatunków jest bardzo dużo. Tak. Publiczność też czasem jest wybredna. Znaczy ja nie wiem, ja wychodzę z takiego założenia, że teraz jest okej i to się udaje, mam jakiś tam odbiorców. Natomiast nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żeby... zabiegać strasznie o to, żeby to się udawało. Jeżeli będzie właśnie opór, nie bywasz na czerwonych dywanach, tak? Nie pchasz się do różnych miejsc, gdzie często artyści, nawet jeśli nie mają dużego dorobku, gdzieś tam się pojawiają po to, żeby wypromować swoją twarz, swoje imię i nazwisko. Mam wrażenie, że bardzo wspomaga cię twoja menadżerka, ale z menadżerami to często tak jest, tak? Tak, że ale bardziej to jest, dbają to jest wyjątkowy menadżer. Bardziej dbają o bycie w mediach niż sam artysta by o to dbał, mam rację? Tak, znaczy no, bycie w mediach jest bardzo ważne i komunikowanie się jakby z publicznością i z ludźmi, z fanami, docieranie jest bardzo ważne i to jest mega miłe. Natomiast ja mam tak, że jakby staram się dotrzeć do ludzi piosenką, ale jak myślę sobie, co będzie za 10 lat, nie wiem, czy ja będę na topie za 10 lat. Może nie. Może będziesz robiła coś zupełnie innego. Może będę na przykład, to jest ten moment. Tak, może będę pisała muzykę filmową na przykład, albo dla innych będę pisała piosenki. Ja po prostu muzykę lubię, więc dla mnie... A skrzypce? A skrzypce... No, ostatnio zmieniałam struny w instrumencie, więc uważam, że to już jest naprawdę krok do przodu.
Przez długi czas leżał tak z boku, tak? Leżał, tak. No miałam jakiś kryzys, dlatego że straciłam te umiejętności, które miałam ćwicząc. Mm-hmm. To jest bardzo bolesne, jak muzyk zawodowy bierze instrument do ręki i się okazuje, że zagrać tego, co kiedyś w ogóle nie było problemem, a że jeszcze potrafię być surowa dla siebie, więc od razu ten instrument odkładam. Natomiast zaczęłam grać Reksia dla mojego syna i to był taki moment, kiedy... Na skrzyp, super. Tak, tak. I to był moment, kiedy stwierdziłam, że kurczę, te skrzypce przecież można jeszcze inaczej wykorzystać. Przecież ja nie muszę grać Wieniawskiego albo kaprysów Poganiniego. Skoro padły te nazwiska, to muszę cię zapytać o coś innego. W tym roku minęło 200 lat od urodzin naszego znakomitego kompozytora, ojca opery narodowej Stanisława Moniuszki. My tutaj w Radiowej Jedynce też sporo audycji na ten temat zrobiliśmy, ale ty też nie zapomniałaś o nim. Nie. I ta muzyka klasyczna gdzieś się odezwała. Tak. Nowy singiel? Tak, nowy singiel, który jest moją interpretacją piosenki, pieśni właściwie, Złota Rybka. To jest wyjątkowy... Stanisława Moniuszki, tak, dodajmy. Stanisława Moniuszki. Mm-hmm. Tekst napisał Syrokomla Władysław. No i jest to taki dosyć wywrotowa wersja tej piosenki. I tę wywrotową wersję usłyszymy na koncercie Lato z Radiem Festiwal w Krakowie. Tak jest. Od razu Państwa zapraszamy 30 sierpnia. Tam pojawisz się nie sama. Jak współpracuje się z tak znanymi, uznanymi, znakomitymi artystkami, jak na przykład Kasia Nosowska albo Brodka? To jest... Znacie się długo? No znamy się, dlatego że tak, no Kasia Nosowska już przy okazji Pustek udzielała się, mieliśmy nawiązany kontakt i zawsze była dla nas bardzo życzliwa. Wystąpiła też na naszym DVD koncertowym i na płycie Kalambury. Monika Brodka zaprosiła mnie jako zespół poprzedzający jej koncerty na jej trasę 2 lata temu koncertową. Więc jakoś tak się stało, że... Czyli artystycznie się rozumiecie. Tak, że się rozumiemy artystycznie, ale że też jest taka życzliwość. Ja miałam prywatnie też jest fajnie? Tak, i od początku w ogóle też miałam tak, że jak zaczęłam właśnie tworzyć swoje rzeczy, wyszła płyta Dom z Ognia, to miałam taką ogromną życzliwość z drugiej strony. W sensie, że nie wiem, no Ralf Kamiński, poznałam Ralfa przy okazji Osieckiej, śpiewania wspólnych koncertów w Teatrze Szóste Piętro. I on po prostu rzucił mi się na szyję i mówi: Boże, Baśka, ty jesteś taka świetna, kocham cię, a w ogóle ta piosenka to coś tam. I to jest takie miłe, że to nie jest takie obliczone, typu, że tutaj planujemy, tutaj zapraszamy, tylko nagle po prostu na spontanie dzwonię i jest jasno, oczywiście, robimy. Przyjadę, zaśpiewam. Tak. Robimy. To jest naprawdę Barbara miłe. Wrońska i przyjaciele, między innymi Katarzyna Nosowska, między innymi Brodka, siostry Przybysz. Tak, Natalia Przybysz, Paulina Przybysz, Piotr Zioła, Ralf Kamiński. I to wszystko 30 sierpnia w Krakowie na koncercie Lata z Radiem Festiwal. Bardzo Państwa serdecznie zapraszamy, czyli co, do zobaczenia tak tam. Pewnie się jeszcze usłyszymy na antenie. Dzisiejszym gościem Strefy Gwiazd Lato z Radiem 2019 była Barbara Wrońska. I tak patrzę w kamerę i widzę, że koleżanka mi spoza kamery macha, bo nie możemy zapomnieć o bardzo ważnej rzeczy, to nie zapominamy. Dobrze, wstajemy, Basiu. Dobrze. I podchodzimy tutaj do naszej tablicy i oczywiście autograf. Dobrze. Tu już sporo autografów. Drodzy Państwo, tutaj na strefie proszę bardzo. Jeszcze dla... Tak, bo jeszcze trochę czasu zostało do końca wakacji. Dzisiaj mamy? 6 sierpnia? 6 sierpnia 2019. Barbara Wrońska, dzisiejszy gość Strefy Gwiazd Wecie z Radiem. Basiu, bardzo dziękujemy. Zapraszamy Dziękuję. Na koncert do Krakowa. Do zobaczenia.